Zapewne nieraz słyszeliście już o technologii virtual reality, czyli możliwości poglądania, po prostu zanurzania się w przestrzenny czy w trójwymiarowy świat. I zastanawiacie się, jak ta technologia wygląda, w jaki sposób można było po prostu jej doświadczyć tak naprawdę u siebie, nie tylko patrząc, jak to i robią inni na różnych przekazach w internecie czy w telewizji. Okazuje się, że ten świat wcale nie jest tak daleko od Was, możecie go bardzo szybko doświadczyć przy najdużym nakładzie inwestycyjnym. Pierwsze, co będziecie potrzebowali, to model 3D. Taki model 3D, zobaczcie, ja mam tutaj w tym momencie wczytany do Navisworksa. Równie dobrze moglibyście wykorzystać też AutoCAD-a, czyli każdą aplikację, która ma dostęp do renderingu chmurowego. Zobaczcie, w tym momencie w Navisworksie mam opcję Render in Cloud, bo dzięki tej technologii ja jestem w stanie wygenerować, zobaczcie, panoramę typu stereo, czyli taką, w której tak naprawdę dla każdego oka będzie generowany osobny obraz, dla którego będziemy w stanie, który będziemy potem w stanie mogli wykorzystać do przejrzenia w okularkach typu, nie wiem, Oculus Rift czy HTC Vive, ale tak naprawdę, jak widzicie, te okularki są dość drogie. Pokażę Wam za chwileczkę, jak można w tym momencie dużo taniej taką technologię doświadczyć. Tu ustawiacie parametry, zobaczcie, na dzień dobry, tak naprawdę nawet ustawiając najprostsze standardowe podstawowe ustawienia, które już pozwolą Wam przetestować technologię, nic Was to nie kosztuje. Oczywiście, jeżeli macie tutaj dostępne kredyty, no, jeżeli macie aktywną subskrypcję chociażby, możecie wykorzystać te kredyty chociażby na wygenerowanie wyższej jakości tak naprawdę Waszej prezentacji, ustawiając po prostu odpowiednie parametry takiego renderingu. Gdy uruchomimy Start Rendering i włączymy opcję powiadom je przez e-mail, że rendering jest gotowy, no, po zakończeniu takiej wizualizacji dostaniecie informację z linkiem do waszego renderingu. Ten link możecie później obejrzeć na stronie rendering360autes.com. Tam po zalogowaniu się, wejściu do własnej galerii, zobaczcie, macie możliwość zobaczenia tej waszej technologii. Przede wszystkim obrazek wygenerowany właśnie w technologii stereo ma taki podgląd takich okularków na sobie. No i po kliknięciu na taki obraz, zobaczcie, wyświetla się po prostu w tym momencie strona, na której macie możliwość podejrzenia, przede wszystkim zobaczenia, jak on wygląda jeszcze na płaskim ekranie, czyli w komputerze, taki wasz rendering. Dodatkowo macie opcję tutaj wyświetlić czy tą rendering, czy tą wizualizację na telefonie. Zobaczcie, dodatkowo, gdy to klikniecie, program wygeneruje Wam specjalny link, który będzie przekierowywał osobę ze smartfonu, przeglądarkę smartfonową do tej właśnie wizualizacji. Oczywiście, jak widzicie, ten adres jest strasznie długi i skomplikowany i pewnie zapamiętać go nie ma szans, tym bardziej jeszcze przepisać bezbłędnie też praktycznie szanse są znikome, ale przy okazji program generuje Wam coś, co się nazywa takim kodem QR. Ten kod QR w tym momencie możecie też wykorzystać do szybszego odczytywania tego adresu i przekierowywania Was do Waszej prezentacji. Co jeszcze będziecie potrzebowali? No, potrzebne są oczywiście okulary. Nie każdego stać na zakup od razu okularów typu HTC Vive, czy chociażby okularów Oculus Rift, czy jeszcze jakichkolwiek innych. Jak widzicie, wysyp w tej chwili pojawia się coraz więcej na rynku, ale jest też możliwość wykorzystania czegoś, co się nazywa okulary takie kartonowe. I w tym momencie, zobaczcie, ja mam takie okulary tutaj przygotowane. Za chwileczkę Wam postaram się pokazać na moim ekranie. Zobaczcie. To jest mój smartfon i w tym momencie tu obok mam siebie okulary. To są okulary po prostu takie kartonowe, które nabyłem. Akurat okulary kosztowały $15, ale widziałem na Allegro dużo też tańsze rozwiązania. W zależności od tego, ile chcecie zainwestować, można takie kupić. Z jednej strony macie po prostu soczewki, otwór na nos. Z drugiej strony tak naprawdę macie tutaj taką klapkę, gdzie po prostu wkładacie smartfon, zamykacie całe rozwiązanie i już automatycznie możecie doświadczyć technologii VR. Po złożeniu te okularki, zobaczcie, zajmują niewiele miejsca. To jest takie oto pudełeczko, gdzie tak naprawdę łatwo schować, nie wiem, do jakiejś torby i przewodzić w swoje miejsce. No dobra, mamy w tym momencie, zobaczcie, tą technologię. Tak, zobaczcie, to jest mój smartfon. Teraz potrzebujemy odczytać tą naszą prezentację, ten adres. Zobaczcie, ja tu ten adres mam gdzieś w tle otworzony. Muszę to jakoś troszeczkę przesunąć, żebyście widzieli też, co ja tu będę robił. Mam tutaj ten QR kod. Na moim smartfonie mam też specjalną aplikację do czytu kodów QR. W tym momencie, jeżeli najadę na mój ekran komputerowy i spróbuję odczytać, proszę zobaczyć, automatycznie program nam tutaj odczytał po prostu ten kod i pozwala mi wyświetlić link do mojej prezentacji. Przełączmy się w tryb automatyczny, program czasami tu do przechwytywania ekranu mi głupieje. No i w tym momencie, zobaczcie, mam już tą prezentację zrobioną i już w tym momencie mogę oglądać moją
wizualizację panoramiczną na moim smartfonie. Zobaczcie, czujniki ruchu w smartfonie pozwalają, tak naprawdę powodują, że jeżeli ja obracam się moim smartfonem, spojrzę w dół, czy chociażby spojrzę, wyłączył mi się smartfon, czy spojrzę do góry, zobaczcie, tak naprawdę mogę się dookoła całego mojego modelu po prostu obracać. Czyli mając te okulary na głowie nawet, jesteście w stanie tak naprawdę w tym momencie, obracając się dookoła, poczuć się, jakbyście byli po prostu wewnątrz tej oto konstrukcji i tak naprawdę doświadczali je, jak przyszli użytkownicy tego właśnie projektu. Także bardzo tani sposób, szybko i sprawnie, potrzebujecie tylko smartfon, potrzebujecie takie okularki i technologię autodeskową renderingu 360 do wygenerowania tego typu prezentacji, no, które tak naprawdę no, znacznie mogą wzbogacić właśnie albo komunikację z waszymi klientami, czy chociażby prezentację, dołączyć je do oferty, tak żeby każdy mógł ewentualnie no, doświadczyć tego, co zaprojektowaliście, jak to będzie wyglądało, czy chociażby osoby szkolenia po prostu, osób, które będą pracowały w takim środowisku, żeby mogły zobaczyć po prostu, już przyzwyczaić się do tego rozwiązania, zanim tak naprawdę pojadą później na obsługę takiej instalacji, po prostu będą już wiedziały, gdzie co jest, bo będą mogły doświadczyć po prostu tego, jak gdyby, no, w sposób taki bardziej naturalny. To wszystko, co chciałem wam pokazać dzisiaj. Widzicie, technologia jest bardzo prosta, bardzo w wygodny sposób możecie ją po prostu wykorzystać, no, praktycznie w ciągu kilku minut, jak można wszystko skonfigurować, ustawić i wykorzystywać po prostu tą technologię do prezentacji, czy zobaczenia, zanurzenia się w świecie VR. Mam nadzieję, że podobała wam się ta prezentacja i spróbujecie własnych kroków. Zachęcam, nie jest to trudne. No i życzę wam udanych doznań z technologii VR. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.